Gdybyśmy przeciętną osobę zapytali o to, która z pierwszych kobiet udała się w Tatry, to pewnie nikt nie wskazałby tak, nie sięgnąłby tak daleko, jak sięgnęła pani, czyli do historii Beaty Łaskiej, tak? Dobrze odmieniam, czy Łaskiej? Łaskiej. Łaskiej, no właśnie, tak, Beata Łaskiej. Beaty Łaskiej i ja jeszcze jakiś czas temu też nie byłabym tą osobą, która sięgnie aż tak daleko. Poproszę o datę, bo tu myślę, że państwa to zaskoczy. 1564, czy pomyliłam? Znaczy, ja tak poprosiłam panią, oczywiście możemy... Już niestety nie pamiętam dokładnie tej daty, ale tak mi się wydaje, że to jest połowa XVI wieku. I to jest 65, to troszeczkę się pomyliłam. I to jest rzeczywiście opowieść bardzo niesamowita, bo to jest historia wprawdzie kobiety uprzywilejowanej, pochodzącej z rodziny królewskiej, prawdopodobnie była córką Zygmunta Starego, nieślubną, i takiej kobiety, która z jakiegoś powodu wpada na pomysł, żeby zacząć uprawiać turystykę w tym XVI wieku, więc przynajmniej 300 lat przed tym, kiedy w ogóle ludzie odkryli słowo turystyka, i wpada na taki pomysł i go realizuje. Organizuje samodzielnie, oczywiście ze wsparciem pewnie bardzo wielu osób, ale samodzielnie w tym takim znaczeniu bez pomocy swojego męża, który nawet chyba historia mówi, że był przeciwny tym wyprawom. Organizuje wyprawę do Kierzmarku, do stawu kierzmarskiego. I tam chodzi po górach też, to znaczy wysiada ze swoich pojazdów, którymi tam dociera, z koni, którymi podróżuje, i spaceruje i to opisuje. I to mi się wydało jakieś takie znamienne, oczywiście jest w tym trochę żartu, bo ona była taką turystką bardzo początkującą, jeszcze nie mającą zupełnie nic wspólnego z taternictwem, natomiast wydało mi się to jakieś takie bardzo wzruszające, że tak dawno temu, w czasach, w których nikomu nie śniło się o tym, żeby w ogóle uprawiać taternictwo, turystykę, kiedy mężczyźni też tego nie robili, kiedy w góry wyprawiano się wyłącznie w celach związanych z polowaniem, z kłusownictwem. I góry były wciąż bardzo niedostępne. Tatry niewiele różniły się w tym kontekście od innych wyższych gór. Były bardzo niedostępne, bardzo groźne, bardzo niebezpieczne. Ona realizuje jakąś swoją, może fanaberię trochę, ale przecież właśnie z tych fanaberii, z takich pomysłów odważnych i niedorzecznych później wzięło się wszystko to, o czym pisze. No właśnie, te postaci są fascynujące i tam jest wiele takich naprawdę bardzo interesujących historii, niesamowitych biografii w ogóle, abstrahując już od tego, że one rzeczywiście udawały się w te góry i one są kluczowe dla tej opowieści, którą pani tutaj snuje, to ich taka codzienna biografia jest też niezwykle interesująca. I tu mnie też ciekawi to, jak pani pracowała nad tą biografią, to takie sięganie źródeł, gdzie pani poszukiwała tych postaci. To była praca taka, powiedziałabym, detektywistyczna trochę, literacki detektyw się we mnie uruchomił, bo to, co już powiedziałam, właściwie w pewnym sensie pozwala sobie wyobrazić, jak ta praca była trudna, bo nawet w środowiskach właśnie taternickich, takich bardzo obeznanych z górami, znajomość biografii tych dziewczyn, czasem nawet nazwisk, już nie mówię o biografiach, była znikoma, więc szukać musiałam w także wielu bardzo różnych innych miejscach. Oczywiście tym punktem wyjścia były archiwa tatrzańskie, zarówno te, które mieszczą się w TPN-ie, w parku, w archiwach należących do parku, jak i w Muzeum Tatrzańskim, czasem w różnych prywatnych kolekcjach także, ale w związku z tym, że tak jak powiedziałam na początku, właściwie nawet w pewnym sensie przewrotnie powiem, że czasem bardziej interesowało mnie to, jak one żyły, kim one były, do jakich środowisk należały, co je fascynowało, w jaki sposób żyły w ogóle, co je spotykało, no to te poszukiwania musiały być dużo szersze, dużo bardziej jakieś takie rozległe. I szukałam czasem takich miejscach, których zupełnie się nie spodziewałam, że dotrę przy okazji tej książki, na przykład w
archiwach, to jest historia chociażby dotycząca Wandy Jeromin, która zginęła w obozie w Ravensbrück. W związku z tym dość dużo pracy poświęciłam i czasu poświęciłam temu, żeby dotrzeć do archiwów więźniarek z Pawiaka, stowarzyszeń byłych więźniarek, także polonijnych, do dokumentów właśnie dotyczących obozu, ale także w związku z tym to jest może dobry przykład, bo taki bardzo zróżnicowany. Ona była pianistką i przyjaźniła się między innymi z Mieczysławem Karłowiczem, więc też prześledziłam dość intensywnie jego biografię, poszukując jakichś wątków związanych z Wandą Jeromin. Czasem to były jakieś pojedyncze listy, pojedyncze zapiski, oni wymieniali się trochę listami, więc tych listów było kilka. Także w dokumentach Towarzystwa Muzycznego Warszawskiego, gdzie przynależna jakoś tam jest jej pamięć po Wandzie Jeromin, w związku z tym, że ona też grywała. Jej ojciec też był współzałożycielem tego towarzystwa. W związku z tym to były takie naprawdę bardzo różne źródła, ale z kolei historia na przykład Heleny Dłuskiej, która zmarła śmiercią samobójczą i cierpiała przez lata na depresję i inne schorzenia psychiczne, też mnie zaprowadziła do na przykład ekspertów właśnie szpitala psychiatrycznego po to, żeby pewne rzeczy skonsultować. Także w Krakowie oczywiście bywałam w miejscach, z którymi te kobiety były związane. W Warszawie zresztą też, bo tak się złożyło, że to w zasadzie były niemalże wyłącznie warszawianki i krakowianki. Więc to były czasem bardzo takie nieoczywiste miejsca. Ale to jest też taka praca, którą ja bardzo lubię. To jest taka praca od nitki do kłębka. Bardzo lubię znajdować jakieś informacje trochę między wierszami, między innymi informacjami. Właśnie to, że szukając jednej rzeczy znajduje się pięć innych, o których się nie wiedziało. Pisałam też do bardzo wielu osób. Poznałam dwie z bardzo dalekich już krewnych tych bohaterek, właśnie Wandy Jeromin i Wandy Herse, więc dużo, dużo miejsc odwiedziłam i ta praca trwała prawie 3 lata. No właśnie, bo nie dość, że to była praca w archiwach, źródłach, w dokumentach, to była też, jak wynika z tej formy tej książki, również taka praca w górach, powiedziałabym, bo ci z Państwa, którzy nie czytali tej książki, to nie wiedzą, że pani Anna Król idzie praktycznie tymi samymi trasami, które są kluczowe, prawda, dla opowieści o danej bohaterce. Proszę nam trochę opowiedzieć właśnie o tym, czy, bo jestem ciekawa, jak to było, czy pani rzeczywiście poznawała bohaterkę i mówiła, to muszę iść teraz jej trasą, czy to... Było i tak, to znaczy z jednej strony ja wytyczyłam od razu sobie jakiś taki rodzaj mapy, rozrysowałam, ja też w ten sposób pracuję, że mam dosyć taką pamięć graficzną i często rozrysowuję sobie różne rzeczy, jak nad nimi pracuję. Więc też rozrysowałam sobie taką mapę miejsc, do których wiedziałam, że chcę dotrzeć. I to były zarówno miejsca właśnie na nizinach, w tych wszystkich miastach, o których opowiedziałam, instytucjach, ośrodkach, muzeach, ale to były także miejsca w Tatrach. I te Tatry też dzięki nim dużo lepiej poznałam, bo z jednej strony moja praca polegała na tym, że po prostu byłam w Tatrach i po nich chodziłam. Po prostu zwyczajnie chodziłam, spacerowałam, obserwowałam przyrodę, spotykałam różnych ludzi, chodziłam szlakami, które są i bardziej znane, i mniej znane, też obserwując, nie wiem, pogodę, zmieniające się warunki atmosferyczne, też trochę chłonąc to powietrze. A ten drugi etap polegał już na tym, że wiedziałam, które już znając na tyle dobrze te biografie, to już był ostatni etap właściwie pracy przed pisaniem nad tą książką, znając ich też doświadczenie, ich dorobek, ich dokonania, starałam się przy każdej z nich wyznaczyć jakiś taki punkt kluczowy, przełomowy dla ich wspinaczek. Czasem to było miejsce pierwsze, które zdobyły, tak jak w przypadku mnicha Wandy Herse, a czasem ostatni, tak jak w przypadku na przykład Jadwigi Honowskiej i Zośki Krukowskiej, które zginęły na Ostrym Szczycie, więc to było ostatnie miejsce, w którym się wspinały. I te 11 biografii, a 9 miejsc, bo dwie z tych opowieści to są opowieści podwójne,
Właściwie trzy to są opowieści podwójne. Wszystkie te miejsca na swojej mapie zaznaczyłam i po kolei się tam wspinałam. To już była wspinaczka taternicka. Niektóre z tych dróg znałam wcześniej, bo się po nich już wspinałam, ale i tak przeszłam je jeszcze raz po to, żeby je przechodzić w taki bardziej świadomy sposób, też ze znajomością tego całego bagażu, który udało mi się jakoś po drodze zebrać. I to było dość kluczowe dla mnie doświadczenie. Tak naprawdę dzięki tym wędrówkom, dzięki tym przejściom udało mi się zacząć pisać, bo chyba większość osób piszących zna ten taki proces takiego nawarstwiania się informacji, zbierania informacji, właśnie prowadzenia badań, aż w końcu dochodzi się do takiego momentu, w którym musi nastąpić jakiś przełom, coś musi się wydarzyć, coś nas musi, nie wiem, poruszyć, coś nas musi jakoś zmotywować do tego, żeby usiąść i zacząć pisać. I w moim przypadku to były rzeczywiście te wspinaczki. Czyli rzeczywiście te wspinaczki były tylko pozytywne, czy jeśli je pani wspomina, to były rzeczywiście takie sytuacje, znaczy o niektórych pani wspomina w swojej książce, tak naprawdę czysto fizycznie trudne, czy, ale czy one dały też pani w głowie jakąś trudność, to znaczy ta świadomość, że przechodzę tymi samymi trasami, czy ona tylko otwierała głowę, czy jednak też działała trochę negatywnie, trochę było to ciężko? Jeśli mogę panią takie pytanie zadać, bo znaczy to też jest ciekawe. To jest w ogóle bardzo, muszę powiedzieć, bardzo intymne przeżycie, którym się oczywiście też z państwem podzielę, natomiast intymne w tym znaczeniu, że było w tej przygodzie, nie wiem, czy tak mogę powiedzieć, coś bardzo takiego osobistego, coś z jednej strony trudnego, bo część z tych dróg jest trudna, część już dzisiaj zupełnie nie, to są wspinaczki na poziomie takim bardzo średnim. Natomiast każda z tych dróg miała w sobie inny rodzaj trudności dla mnie. Innym rodzajem wyzwania było przejście drogi, na której ktoś zginął. I oczywiście to się bardzo wielu osobom zdarza. W Himalajach zdarza się notorycznie, że chodzi się drogami, na których ktoś został. Czasem się nawet spotyka tych ludzi, którzy tam na zawsze zostali. Natomiast w Tatrach to już nie jest aż tak oczywiste. I ja jakoś tak mocno najpierw się nasączyłam tymi opowieściami do tego stopnia, że bardzo dokładnie znałam przebieg tych dróg. Bardzo dokładnie wiedziałam, którędy te dziewczyny szły, którędy, jak się asekurowały, gdzie wpinały sprzęt, jak trzymały linę, na której półce skalnej pewnie stały, bo to jest jedyna półka skalna w tym rejonie, na której mogły stać. No i co za tym idzie, bardzo dokładnie wiedziałam, gdzie spadły i gdzie niestety się zabiły. I to było dla mnie dość obciążające, bo pewnie taka abstrakcyjna wiedza o tym, że ktoś w Tatrach umiera, czy ktoś w górach umiera, jest czymś zupełnie innym niż uświadomienie sobie, że niemalże duch tego kogoś gdzieś nam towarzyszy w tej wspinaczce i podążamy dokładnie tymi samymi śladami, dotykając tej samej skały, chodząc po tych samych kamieniach, ale to było ważne. Ja nie powiedziałabym, że to były dobre i złe jakieś doświadczenia, bo one wszystkie były dobre na swój sposób, tylko niektóre były trudniejsze i niektóre wymagały ode mnie też przełamania się w jakiś taki sposób. Zresztą ja dwie z takich wspinaczek opisuję, bo one chyba we mnie zostawiły najwięcej. Właśnie obydwie dotyczą tych wypadków śmiertelnych, czyli zamarłej turni i ostrego szczytu. Bo to były takie drogi, które teoretycznie nie były dla mnie zbyt trudne, zbyt wymagające technicznie, a jednocześnie jedyne, na których odczuwałam jakiś rodzaj takiego strachu, lęku, jakiegoś takiego uczucia właściwie trudnego bardzo do opisania. Ale cieszę się, że to przeżyłam, bo to też myślę, że mnie jakoś otworzyło na opisanie tych historii. Ale to podejrzewam, że spotęgowało jeszcze bardziej jakąś więź, prawda, z bohaterkami, bo zastanawiam się, jak to jest, ja nie zajmuję się w ogóle chodzeniem po górach, więc tu jestem laiczką kompletną w tym temacie, ale tak sobie wyobrażam, patrząc na to, jak ogromne jest zainteresowanie w ogóle wspinaniem, w sensie też czytaniem o tym, prawda, literaturą dotyczącą jakichś wspomnień czy przeżyć i tak dalej.
I zastanawiam się, i ta literatura jednak jest, dotyczy przede wszystkim mężczyzn. I podejrzewam, że pani między innymi przez to opisuje te kobiety, ponieważ one są bliższe też przez doświadczenie po prostu płci, mówiąc bardzo już tak na najniższym poziomie, tak jakiegoś zrozumienia. I zastanawiam się też nad pani relacjami z tymi bohaterkami. To znaczy, które bohaterki były dla pani, bo ważne to na pewno wszystkie. Zastanawiam się natomiast, które były trudne, które były tymi ulubionymi. To jest ciekawe, bo rzeczywiście te relacje się zawsze jakoś budują i może też przez to, że staram się jakoś bardzo blisko podchodzić do tych swoich bohaterów i tak było w przypadku też poprzednich książek, to te relacje zawsze są. Zresztą, kiedy się przebywa w czyimś życiu non-stop przez długi czas, to trudno, żeby jakaś więź się nie tworzyła. No to jest zbiór bardzo różnych dziewczyn, bardzo różnych kobiet. Są takie, które mnie jakoś fascynowały i do nich na pewno, do tej grupy na pewno należy Wanda Hersey i Wanda Jeromin, już przeze mnie wspomniane, każda z innego powodu. Wanda Hersey dlatego, że była taką kobietą bardzo mocną, bardzo silną, bardzo sprawczą, dobrze wiedzącą, czego chce i wprowadzającą w życie te swoje pragnienia. Naprawdę takim wzorem dzisiejszej jakiejś takiej intensywnej, nie wiem, przedsiębiorczyni, bizneswoman, ale też feministki, też bardzo takiej świadomej potrzeb kobiet i to było w niej jakoś takie świetne i takie przyciągające. Wanda Jeromin z kolei mnie jakoś tak zafascynowała ze względu na swoją skomplikowaność i skomplikowanie też z jednej strony natury i tego, że była i silna, i bardzo krucha jednocześnie. I to jej życie też pokazuje, jak bardzo właśnie była taka jakaś niejednorodna, bo z jednej strony miała świetne wyniki, takie sportowe wręcz, w czasie, kiedy się wspinała, a później nagle jakoś tak osłabła, rozchorowała się, bardzo długo nie jeździła w Tatry i tak się też w sobie bardzo zamknęła i z różnych doniesień, które gdzieś po niej zostały, z różnych zapisków, notatek wynika, że była bardzo nieszczęśliwa z tego powodu. Więc to jest jakiś rodzaj takiego podziwu. Polubiłam z kolei bardzo Jadwigę Honowską z takiego powodu, że była taką stuprocentową kobietą, stuprocentową dziewczyną, która potrafi być w jednej minucie trzpiotką i uwodzić chłopaków, z którymi się wspina, pięknie wyglądać, rzeczywiście była bardzo atrakcyjną kobietą, a za chwilę, kiedy przychodziło do wspinaczki, to robiła tak i już była taternikiem, nie taterniczką nawet, tylko rzeczywiście takim mocnym bardzo partnerem dla swoich partnerów. I chyba jakiś rodzaj takiego żalu trochę czuję do Heleny Dłuskiej. To z kolei wydała, ona z kolei wydała mi się taką kobietą bardzo tragiczną, bardzo niepogodzoną ze sobą. Ta jej historia też jest no, taka niezwykła, poruszająca. Jej los, jej choroby, jej wypadek bardzo poważny w Tatrach, kiedy się samodzielnie wspinała i spadła i niestety już do końca życia miała problem ze stopą i nie mogła się już wspinać. Poza tym też jakaś taka dwoistość jej natury, niepogodzenie się z własną tożsamością, też poszukiwanie. I trochę mi jej było żal, trochę, nie wiem, z jakąś taką czułością o niej myślę. I jednej z nich nie lubię. To ciekawe, której i dlaczego? Jednej z nich nie lubię, to jest Jadwiga Roguska, która w młodości, ona należy do tego samego pokolenia, co Wanda Hersey, Wanda Jeromin, czyli tego starszego pokolenia taterniczek, bo Jadwiga Honowska czy siostry Skotnicówny to już jest to drugie pokolenie młodsze. I ona w tej swojej młodości, przypadającej na sam początek XX wieku, też bardzo dużo po górach chodziła, wspinała się wyłącznie z mężczyznami, uważała, że taka wspinaczka jest dla kobiet lepsza, łatwiejsza, bezpieczniejsza.
była bardzo zdolna, jeśli chodzi o taternictwo, ale jednocześnie w pewnym momencie i uważała się za feministkę. Ona zresztą dużo bardzo dobrego zdziałała w na przykład obszarze Stowarzyszania Kobiet Polskich i Słowackich, organizowała sympozja takie dotyczące właśnie wymiany doświadczeń też feministyczne. A nagle zdarzyło się coś takiego, że kiedy w Tatrach pojawiło się kilka wypadków, miało miejsce kilka wypadków właśnie śmiertelnych, to ona nagle przechodzi tak jakby na drugą stronę i zaczyna opowiadać o tym, że kobiety nie powinny się wspinać, bo są za słabe. Choć sama 15 lat wcześniej robiła dokładnie to samo. I choć właśnie zawsze z tym wsparciem męskim, i ona jakaś taka mi się wydała nie szczera w tym. Myślę, że też zrobiła dość dużo niedobrego właśnie dla środowiska kobiecego taternickiego. Ona pisała taki słynny manifest, on też jest cytowany w tej książce, manifest do polskich taterniczek, w którym właśnie pisze: dziewczyny, uwaga, uwaga, takim grozi trochę palcem, możecie się wspinać, ale nie róbcie zbyt odważnych rzeczy i nigdy same. Więc było to dość zdumiewające, jak na tamten czas, kiedy jednak ten feminizm górski był bardzo mocny. No właśnie, bo czytając tę książkę, pomyślałam sobie o takim geście emancypacyjnym w gruncie rzeczy tych wszystkich kobiet, że pójście w góry było formą takiego buntu przeciwko temu, co wypada, czego nie wypada dziewczynie w sumie do dzisiaj chyba, myślę, wciąż to gdzieś pokutuje, prawda, to przekonanie, mimo że łamane coraz częściej, to jest oczywiste, ale to, jak pani wspomina, jak pisano o tych pierwszych taterniczkach i zresztą późniejszych też, prawda, że jakby nawet same sobie, tak jak tu pani podaje przykład, robiły źle i zły PR, ale generalnie traktowano je dosyć protekcjonalnie. Ciekawym wątkiem jest tylko przywołana już tutaj Wanda Jaromin, którą mężczyźni przepuścili, prawda, podczas, jakby weszła pierwsza na szczyt. To jest też ciekawy wątek. Jakby pani rozwinęła, bo ciekawi mnie w ogóle to, czy rzeczywiście one się, bo niektóre z nich określały się jako feministki czy emancypantki, traktowały to w ten sposób, ale czy pani też tak postrzega te bohaterki jako osoby, które rzeczywiście był to jakiś świadomy gest z ich strony? Ja myślę, że nie we wszystkich przypadkach. Sądzę, że nie we wszystkich przypadkach. Rzeczywiście niektóre z nich były świadome też tego, jak ich działanie wpływa właśnie na, nie wiem, wspieranie ruchów emancypacyjnych czy wspieranie innych kobiet. I paradoksalnie do tej grupy zaliczyłabym właśnie tą wspomnianą przed chwilą Jadwigę Roguską. Ona była świadoma swoich czynów, była też dziennikarką, publicystką, dużo pisała na ten temat. Myślę, że bardzo świadoma swoich działań była Wanda Herse, która z kolei, ten jej feminizm, nazwijmy to, miał taki wyraz bardzo społeczny. Ona była, pochodziła z bardzo majętnej rodziny. Jej rodzina prowadziła największą w Polsce właściwie markę modową, Herse, porównywaną do Chanel, żeby sobie wyobrazić, jakby jaka to była ranga wtedy, w tych latach 20. i 30. I ona przez wiele lat szefowała tej firmie. Studiowała też przedsiębiorczość, w związku z tym miała też wiedzę i umiejętności, i kompetencje, ale jednocześnie była też bardzo nowoczesna w takim spojrzeniu na wspieranie słabszych. I do tych słabszych też zaliczała wówczas kobiety, które nie miały praw, bardzo wielu. W związku z tym ona też walczyła o zaplecze socjalne, o ubezpieczenia. I w tym sensie ten jej feminizm wydaje mi się taki niezwykle dojrzały, bo polegał on nie na tym, żeby pokazywać, że ona jest lepsza, że kobiety są lepsze, tylko ona raczej na wielu bardzo polach doświadczała równości, bo sobie ją wywalczała, natomiast na wielu bardzo polach też starała się pomagać innym walczyć o tę równość, o równe prawa do płacy, bo to też był bardzo ważny wątek, do tego, żeby te płace były wyrównane, do tego, żeby dzieci miały przedszkola i tak dalej, i tak dalej, więc to mi się wydaje bardzo takie no, na wskroś nowoczesne, jak na tamten czas. Z kolei z tego młodszego pokolenia Marzena Skotnicówna, która zginęła w wieku 18 lat, więc była no, niezwykle młodą dziewczyną, ale była też dziewczyną już
świadomą, właśnie siły takiej płynącej z pewnej solidarności kobiet i z połączenia też doświadczeń, z wzajemnego wspierania się. Zresztą jest też ciekawy wątek taki, w którym te pokolenia miały szansę się połączyć, bo Marzena Skotnicówna w pewnym momencie zaproponowała właśnie tej wspominanej już wielokrotnie Jadwidze Roguskiej, żeby jako przedstawicielki dwóch pokoleń taterniczek założyły coś na wzór pewnego stowarzyszenia taternictwa kobiecego, takiego alpinizmu kobiecego. Takie kluby już istniały na przykład w Wielkiej Brytanii. I no niestety to nie doszło do realizacji tego pomysłu ze względu na to, że Marzena bardzo wcześnie po prostu umarła, zginęła, ale to byłoby bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że te doświadczenia tych dwóch pokoleń były jednak skrajnie różne, bo to młodsze pokolenie, do którego właśnie należała między innymi Marzena i Lidia, to były już dziewczyny, które też zajmowały się wspinaczką sportową, one często należały do klubów, też trenowały ze swoimi kolegami i były traktowane przez tych kolegów jako partnerki. Zresztą obydwie siostry Skotnicówny miały niesamowite wyniki sportowe, nawet ta młodsza, 16-letnia Lidia, jeszcze większe. Ona, jej partnerem też życiowym, chłopakiem narzeczonym był Wiesław Stanisławski, który był takim, nie wiem, do kogo można go porównać dzisiaj, no może połączeniem Adama Bieleckiego z Bargielem, to znaczy jakimś takim super sportowcem, który naprawdę zdobywał wszystko po kolei i oni równo ręka w rękę, noga w nogę razem chodzili, rzeczywiście bardzo mieli wiele na koncie wspólnych szczytów, więc one już chyba przez to, że są w innej sytuacji, inaczej też traktowane, one już nie czują takiej bardzo silnej potrzeby wywalczenia sobie czegoś. To już jest dla nich w pewnym sensie oczywiste. Ale ta siła kobiet też na przykład się, czy jakichś takich właśnie wspierania się kobiet, też na przykład się jakoś ujawniała w zespołach kobiecych pierwszych wspinaczek, bo to dotyczyło zarówno tej takiej zupełnie pierwszego zespołu kobiecego, historycznie pierwszego, Heleny Dłuskiej i Ireny Pawlewskiej, pierwszych dziewczyn, które jako zespół kobiecy samodzielny całkowicie, młodych 18-letnich dziewczyn wchodzą na Czerpski szczyt, wytyczają tam drogę od stawu Chylińskiego, więc robią coś też absolutnie niesamowitego jak na tamten czas. No i później ten zespół taki bardzo mocny w dwudziestoleciu już, z tragicznym końcem w 28 roku Jadwigi Honowskiej i Zośki Krukowskiej. Też ciekawe, dlatego że one się też wspinały zimą. Zośka Krukowska była pierwszą taterniczką zimową. No i wszyscy ci, którzy bywają czasem w Tatrach zimą, mogą sobie wyobrazić, jakiej to wymagało siły, też technicznych umiejętności i bardzo dużej determinacji, żeby to naprawdę robić, bo Tatry zimą bywają bardzo niebezpieczne, a ona była w tym świetna i była w tym dużo lepsza niż jej koledzy. No, pojawia się tu Wanda Herce i to jest dla mnie też ciekawa bardzo postać, przyznam. A przyciągnął mnie też ten wątek w jej akurat przypadku, bo sugeruje pani gdzieś między słowami, że wskazując jej homoseksualność, ale nie drąży pani tego tematu. Zastanawiam się, czy ta jej homoseksualność połączona z tym właśnie chodzeniem w góry i tak dalej, to też był forma buntu przeciwko roli matki, żony. Zresztą i też ciekawi mnie, dlaczego pani nie ciągnie tego wątku, nie zagłębia się w biografii, tak jak pani mówiła, że to było ciekawe, tak, zagłębianie się w biografię tych kobiet, a ten temat przyznam, że był taki liźnięty i ciekawa jestem dlaczego. Niestety on musiał zostać w sferze domysłów. Jest kilka śladów, o których ja piszę, do których jakoś dotarłam, które mogłyby świadczyć o tym, że rzeczywiście Wanda Herce była dość zdeklarowana, jeśli chodzi o swoją seksualność, ale nie miałam już o tym z kim porozmawiać. Nie było innych źródeł, które by to potwierdzały.
Ja poznałam dalszą, dużo dalszą rodzinę Wandy Herse. Jedna z tych pań, z którymi rozmawiałam, jeszcze ją pamiętała, ale pamiętała ją jako dziewczynka, w związku z tym nie była też dla mnie partnerką do takiej rozmowy. I jednak ja w tej książce chciałam się, pomimo że w niej się pojawiają takie elementy fabularne i to dla mnie też jest ważne, bo pozwalają jakoś, wydaje mi się, otworzyć głowę i też sobie wyobrazić może czasem jakoś bardziej mięsiście pewne rzeczy, ale jednak no to nie jest myślenie, to jest książka, która operuje faktami i mówi o tym, co udało mi się sprawdzić, do czego udało mi się dotrzeć, więc gdyby mnie ktoś zapytał, czy ja uważam, że ona była lesbijką, to bym powiedziała, że tak, ale tu się muszę zatrzymać, więc myślę, że dlatego ten temat nie jest w taki dosłowny sposób kontynuowany, choć wydaje mi się, że przez to, jak też ją opisuję i przez jej działania, przez jej taką konsekwencję właśnie w takim, jeśli w ogóle możemy mówić o męskim i jakimś kobiecym sposobie bycia, no to ona zdecydowanie wybiera ten męski, tak się ubiera, tak się nosi, chodzi w surducie, obcina włosy na krótko i tak dalej, więc manifestuje coś z całą pewnością. Inaczej było w przypadku Heleny Dłuskiej, która również była lesbijką i o tym już pisze. I tutaj pojawiły się źródła i pojawiły się takie informacje, które mi pozwalają po prostu to powiedzieć i nie czuję, żebym przekraczała jakąś granicę zmyślenia. Ciekawe, bo to zdecydowanie otwiera jeszcze bardziej jakby całą tą herstorię i queerstorię, prawda, poszerza o nie tylko o te góry, o które tutaj w tej książce chodzi. Te bohaterki są bardzo różne, ale czy znalazłaby Pani jakiś taki punkt, który je łączy wszystkie, oprócz oczywiście gór, coś, co charakteryzuje je wszystkie, jakiś wspólny mianownik? Zanim jeszcze odpowiem na to pytanie, to jeszcze może dodam jedną rzecz do tego, o czym rozmawiałyśmy, bo to, na czym mnie bardzo zależało od samego początku, to chyba paradoksalnie nawet mniej na zajmowaniu się feminizmem jako takim, choć on oczywiście jest tłem, jest bardzo ważnym wątkiem, jest bardzo ważnym zagadnieniem, które na podstawie tam biografii różnych postaci też rozpatruję, ale chyba dużo bardziej pragnęłam przyjrzeć się jakiejś takiej, nie wiem, definicji kobiecości jako takiej. W każdej z tych biografii próbowałam szukać też różnych odmian tej kobiecości, też tego, jak one siebie jako kobiety przeżywały, jak one siebie jako kobiety realizowały, co im się udawało, a co nie, właśnie także w kontekście płci i tego, co jest jej przynależne, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, więc to było dla mnie jakoś ważne. Myślę, że pewnie też dzięki temu, że sama jestem kobietą, to w ogóle było możliwe, prawda, takie spojrzenie. Zresztą miałam nawet kilka takich rozmów z kolegami, którzy też piszą książki i też piszą o górach. I często pojawiał się właśnie taki, w sumie myślę, że w kontekście tej historii to chyba komplement dotyczący tej książki, nawet nie mnie samej, tylko tej książki, tego, że ona może dać mężczyznom dostęp do świata, którego nie znają, bo ona jest napisana przez kobietę, jest napisana o kobietach, ale jednocześnie o też jakimś takim, bardzo się starałam napisać o jakimś takim, nie wiem, miąższu, o czymś takim bardzo, bardzo wrażliwym, co czasem jest nawet trudno jakoś wytłumaczyć. Ale zadała Pani mi też inne pytanie o wspólny mianownik, tak, przepraszam, bo chciałam do tego wrócić. Chociaż przepraszam, to ja znowu wrócę do tego pytania, bo sobie pomyślałam, że chyba nie uniknie Pani takich pytań o feminizm, o emancypację tych bohaterek, bo wydaje mi się, że jeśli... Ja zdecydowanie, nie wiem jak Państwo, bo jestem ciekawa też doświadczenia innych czytelników i czytelniczek, jak to jest, kiedy się sięga po książkę, której bohaterami jednak są bohaterki, opowiada o dosyć męskiej z założenia, szczególnie w tamtych czasach historii, z punktu widzenia kobiet. Więc wydaje mi się, że uciec przed feminizmem i emancypacją się nie uda, bo te bohaterki jednak nie, są... Nie, myślę, że też nie warto uciekać, natomiast ja też od początku jakby pracy nad tą książką i później już rozmów o niej, trochę się bałam takiego zaszufladkowania i takiego dość łatwego stwierdzenia, że to jest książka feministyczna, bo ona w pewnym sensie taka jest, bo oczywiście też feminizm jest różnorodny i o feminizmie moglibyśmy bardzo długo rozmawiać, czym on właściwie jest,
jak on się objawia, co jest definicją feminizmu, co jest antydefinicją feminizmu, bo to wszystko też przecież cały czas się zmienia i przekracza granice. Natomiast myślę, że często takie określenia są bardzo krzywdzące, bo one są właśnie zamykające, takie szufladkujące i dlatego może ja też to jakoś podkreślam. Ale wracając do odpowiedzi na pytanie o te wspólne cechy, no wszystkie są kobietami, z całą pewnością, pełnokrwistymi, każda zupełnie inna, ale też chyba dzięki temu, że one są inne, to pozwalają malować jakiś wspólny portret kobiety tamtego czasu, takiej bardzo odważnej i na pewno wszystkie są odważne. Wszystkie mają w sobie jakąś potrzebę przełamywania lęku. Każda na swój sposób się czegoś boi i to było też dla mnie odkrywcze, ale wydaje mi się, że każda z nich też znajduje jakiś sposób na to, żeby te lęki przełamywać. Myślę, że lubią wyzwania, są bardzo sprawcze, bo wszystkim udaje się dokonywanie rzeczy bardzo trudnych. Są bardzo wrażliwe. W wielu tych opowieściach zachowało się świadectwo właśnie tej wrażliwości. Na przykład Róża Drojecka, o której nie wspomniałam, zostawiła przepiękne zapiski, notatki, taki rodzaj pamiętnika, w którym pisze o przyrodzie i o swoim przeżywaniu, takich uczuciach bardzo transcendentnych, o tym, jak się czuje w górach, jak się czuje nocą, co widzi, co przeżywa. I to są bardzo piękne słowa. Ale też Zofia Paryska, o której nie opowiadałyśmy, która z kolei była przede wszystkim przyrodniczką, też taterniczką, ale przyrodniczką, botaniczką i też niesamowicie znała się na przyrodzie i potrafiła o tej przyrodzie pisać i mówić w sposób tak uważny, tak czuły, tak piękny, więc z całą pewnością musiała być kobietą wrażliwą. Można oczywiście używać takich słów, że nie wiem, były zuchwałe na swój sposób. Tak, były zuchwałe, to były zuchwałe baby, to nie były dziewczynki. Myślę, że nawet te najmłodsze, Lidia i Marzena, to były zuchwałe baby, które takie baby z jajami, które wiedziały, czego chcą i do czego dążą od najmłodszych lat. Chyba też wszystkie miały poczucie humoru, oprócz, wydaje mi się, Jadwigi Roguskiej, bo jej nie posądzam o to. Ale pojawia się też wątek szczeciński, muszę panią o to zapytać, czyli Irena Pawlewska-Szydłowska, prawda? To też jakby pani parę słów poświęciła temu, dlaczego tu przywołuje ją w kontekście szczecińskim? Tak, to jest partnerka Jadwigi Honowskiej, partnerka wspinaczkowa. Bardzo, bardzo ciekawa postać, też taka biografia, przez którą można by opowiadać historię właściwie niemalże całego XX wieku, bo pochodząca z Lwowa, tam się urodziła, z takiej rodziny wykształconej. Później jej historia, oczywiście jak większość historii ludzi tamtego czasu, wikła się z obiema wojnami, w których zresztą czynnie bierze udział. Druga wojna światowa też oznacza dla niej obóz, była między innymi w Auschwitz. Ale co jest ciekawe, ona i w Ravensbrück zresztą również, sprawdzałam tak przy okazji, czy one się spotkały w Ravensbrück z Wandą Jaromin, ale nie udało mi się jakoś do tego dotrzeć. Pomimo, że akurat Irena Pawlewska zostawiła sporo zapisków właśnie z Ravensbrück. I ona z tego w Ravensbrück wychodzi przy wyzwoleniu, idzie z całym tym korytarzem, tak poruszającym się kobiet, które próbują dotrzeć do domu. Przechodzi przez Szczecin, ale wraca ostatecznie do Warszawy. Na Warszawie nie spotyka jej już nic i nikt, bo to jest Warszawa, w której właściwie nie ma już jej żadnych bliskich, Warszawa jest zniszczona i ona zaczyna sobie szukać jakiegoś miejsca i dowiaduje się, że w Szczecinie potrzebują ludzi, którzy są zaangażowani i chce im się pracować i ona zaczyna się w Szczecinie zajmować między innymi asymilacją Żydów.
co jest w ogóle bardzo ciekawe. I też tutaj były mieszkania, w związku z tym ona tutaj mogła jakoś to swoje życie zacząć budować od nowa. I ona zaczyna pracować właśnie w Szczecinie. Tutaj mieszka bardzo wiele lat, pracuje najpierw przy Urzędzie Miasta, a potem jeszcze kilka innych miejsc, przez które się jakoś przewija jej biografia. Natomiast myślę, że to, co jest takie fascynujące w tej biografii, to to, że to ona obok Wandy Herse, choć to się objawiało na zupełnie, w zupełnie innych obszarach, to był taki typ społeczniczki do po prostu sześcianu, to znaczy kobiety, która zawsze znajdzie sobie takie zajęcie, w którym pomaga innym, i to jest też niezwykłe we wspomnieniach innych więźniarek z Ravensbrück, gdzie ona bardzo wielu współwięźniarkom pomogła, też budowała tam, nie wiem, jakiś teatr, jakieś kółka literackie, dyskusyjne i tak dalej, próbowała w ogóle żyć normalnie i pokazywać tym kobietom, że to jest możliwe. Natomiast później ona faktycznie szukała sobie takich zajęć, takich zawodów, w których no, mogłoby to jej jakaś taka pasja poświęcania się też i dawania siebie innym zadziałać, więc myślę, że tutaj to spotkała grunt bardzo, bardzo podatny, tak, miejsce, które właściwie powstaje od nowa, buduje się, jest odzyskane, czy też przywłaszczone, właściwie nie wiem, jak je nazywać, przejęte i w którym można budować jakieś nowe życie i nowy świat. To jej życie się układało w bardzo taki też skomplikowany sposób. Ona straciła jeszcze w czasie II wojny światowej syna i pierwszego męża. Później wyszła jeszcze raz za mąż. Też w międzyczasie, już kiedy mieszkała w Szczecinie, wrócił z łagru jej brat, którym się próbowała zajmować, ale niestety on dosyć szybko umarł, wykończony. A ona jeszcze robi jedną rzecz bardzo ciekawą na koniec, taką woltę, bo chyba przenosi się pod Poznań, jeśli dobrze pamiętam, do domu opieki, ale zanim jeszcze trafi do tego domu opieki, to kończy kursy krajoznawcze i zaczyna oprowadzać ludzi po Tatrach i też traktuje to, to się oczywiście też zbiega z tym, że to są lata 50., 60., więc jakby ten taki odgórny, nie wiem, taka legenda budująca się tego, że właśnie trzeba być zdrowym, trzeba mieć tego ducha hardego, i ćwiczyć ciało, więc ona się jakoś w to wpisuje też w jakąś taką, w jakiś taki socjalistyczny mit trochę, ale to jest bardzo ciekawe, bo to jest spójne też z nią. No, znaczy ona rzeczywiście chce ludziom te Tatry pokazywać, dzielić się swoimi doświadczeniami, a już kiedy trafia do tego domu opieki, to tam też zostały bardzo piękne po niej wspomnienia związane z tym, że ona jeszcze tam, tym ludziom, którzy już byli wykończeni i mieli wszystkiego dosyć, jeszcze im organizowała wycieczki, żeby jeszcze im coś pokazać i jakoś z tego marazmu ich wyrwać, więc to żyła prawie 100 lat i na koniec zrobiła jeszcze rzecz niezwykłą, mianowicie postanowiła, że nie ma sensu marnować własnego ciała po śmierci i zapisała to ciało Akademii Medycznej po to, żeby studenci mogli się jeszcze na niej uczyć. No właśnie, to ciekawa bardzo postać, rzeczywiście. I w pani książce dużo takich właśnie smaczków, tak jak pani mówi, że przy pracy wyszukiwała pani biografię, a przy okazji wychodziły takie smaczki dotyczące innych osób, które są bardziej nam znane niż te taterniczki, o których pani pisze. Jest historia choćby wyprawy w góry Marii Skłodowskiej-Curie, prawda? Tak, tak. To jest z kolei historia powiązana z Heleną Dłuską i rzeczywiście też dość niezwykła, bo udało mi się jakoś przy okazji dowiedzieć dużo więcej o samej Marii Skłodowskiej-Curie i też o jej życiu prywatnym, o jej relacjach rodzinnych, które były dość niezwykłe, ale też o takich trudnych momentach w jej życiu, bo ona spotyka się właśnie... Przepraszam, tylko przerwę na chwilkę, bo tu rozumiem, że do Marii Skłodowskiej-Curie trafiła pani przez swoją bohaterkę. Tak, to znaczy ja oczywiście wiedziałam wcześniej, że one są połączone, bo Helena Dłuska była córką Bronisławy, która była siostrą rodzoną Marii Skłodowskiej-Curie, Bronisławy Skłodowskiej. Więc historia tych sióstr już była ciekawa, Bronisławy i Marii, czyli Marii, czyli ciotki Heleny. Natomiast też mnie zaciekawił ten moment, kiedy Maria z Heleną się spotykają. Właśnie Helena już po tym wypadku swoim pierwszym, dość taka osamotniona, z problemami właśnie
z tą stopą, już z niemożnością wspinania. I Maria, która z kolei jest tuż przed drugim Noblem, zaszczuta we Francji, w Paryżu, właściwie ucieka stamtąd po głośnym bardzo romansie z dawnym współpracownikiem swojego męża, już nieżyjącego oczywiście. I te kobiety się jakoś spotykają i łączy je też jakiś rodzaj takiej pasji życia. Zresztą Maria Skłodowska wtedy namawia Helenę do studiów przyrodniczych na Sorbonie i Irenę Pawlewską, bo one tam są we dwie, bo Irena też studiowała przez moment w Paryżu. Więc no to takie bardzo, myślę, zdumiewające perełki, które udało mi się gdzieś znaleźć. Ma Pani jeszcze więcej takich perełek albo perełek, których nie umieściła Pani w książce? Bo na przykład były tylko taką jako zajawką perełki, że się tak wyraża, a niekoniecznie perełką, którą warto opisać? Nie, wydaje mi się, że chyba wszystko to, czego się dowiedziałam, to opisałam. Nie unikałam żadnych informacji, ujawniania informacji, do których dotarłam. Na przykład takim ciekawym dla mnie też przykładem tego, jak bardzo zaskakująca bywa pamięć ludzka, jest historia Róży Drojeckiej, o której właściwie nie opowiadałyśmy. Ja tę historię opowiadam poprzez wypadek, który jej się przytrafił, który właściwie miał wpływ na całe jej dalsze życie. Wypadek właściwie nie jej się przytrafia, ona jest świadkiem wypadku kolegi, z którym się wspina, Jerzego Leporowskiego, który ginie na jej oczach. Legenda Zakopanego, różnych opowieści tatrzańskich jest taka, że ona i Jerzy Leporowski to była para. Para kochanków właściwie, bo Leporowski miał żonę, mieszkał w Poznaniu, ale ona, wszyscy mówili, że ona była w nim niezwykle zakochana, że byli razem szczęśliwi, że się razem wspinali i tak dalej. Zresztą wszystko by to wydawało się prawdziwe, bo ostatecznie Leporowski ginie właśnie na jej oczach. Ona ucieka z Zakopanego bardzo szybko, żeby jakoś chyba wygasić sobie to uczucie, próbuje szukać innej miłości, wychodzi za mąż, rodzi syna. Wspina się jeszcze przez chwilę, wraca do tej wspinaczki, ale po wielu latach. I to wszystko układało się w jakąś taką spójną całość, szczególnie, że oni zostali pochowani w tym samym grobie, a nie byli ze sobą w żaden sposób spokrewnieni. Próbowałam z bardzo wieloma osobami o tym rozmawiać i wyjść też z tej strefy domysłów i czegoś się dowiedzieć. I trafiłam na synową Róży Drojeckiej, panią mieszkającą dzisiaj w Wiedniu. I ona samej Róży Drojeckiej chyba nie poznała już, ale poznała jej historię przez swojego męża, czyli syna Róży Drojeckiej. I przekazała mi też bardzo ciekawe dokumenty, z których wynika, że Róża Drojecka nie była związana z Jerzym Leporowskim, że to była legenda. I według niej oni byli tylko znajomymi. Ale jak tę historię wyjaśnić, do końca nie wiem. Ja też dlatego ją opowiadam na dwa sposoby w tej książce, to znaczy na taki, który jest takim sposobem zasłyszanym i mógłby być prawdziwy i wydaje się, że mógłby być prawdziwy, i taki, który wynika też z tego, co ona wie i czego się dowiedziała już od samych zainteresowanych, więc okazuje się, że no też to, jak różni ludzie pamiętają, bo przecież ci, którzy tę legendę snuli, to są też ci, którzy znali Leporowskiego i Różę Drojecką, więc ta historia mi się też wydała bardzo niezwykła. Dużo właśnie miejsca w swojej książce poświęca Pani relacjom takim właśnie miłosnym, związkowym. Dużo Pani pisze o strojach, o ubraniu, o stylu bycia właśnie tych bohaterek. Uważa Pani, że to jest ważne przy takim głównym temacie jak taternictwo kobiet i to tak. Chodzi o to, żeby... Myślę, że to jest zawsze ważne. Myślę, że to jest zawsze ważne, kiedy próbuje się powiedzieć coś o człowieku bez względu na to, czy on jest kosmonautą, czy on jest górnikiem, czy taternikiem, czy taterniczką. To myślę sobie, że to, co czuje, jakie przeżywa emocje, co nim jakoś targa, do czego tęskni, co go smuci, co go przeraża, jak wygląda, że to wszystko ma kolosalne znaczenie w próbie jakiegoś opisu tej postaci, więc bardzo jakoś to dla mnie zawsze jest ważne. No, zresztą swoją poprzednią książkę napisałam o przedmiotach należących do Jarosława Iwaszkiewicza i też jestem przekonana, że udało mi się go jakoś
przyłapać jako człowieka właśnie dzięki tym przedmiotom, dzięki temu, że nie wiem, miałam dostęp do jego ubrań, do jakichś bardzo takich osobistych rzeczy, które do niego należały i w tym przypadku było podobnie. Ale to rzeczywiście były jakieś takie artefakty należące do bohaterek? To były zdjęcia czy coś jeszcze? Tak, to były fotografie, jakieś elementy strojów, notesy na przykład wspinaczkowe. Wszyscy wspinacze, albo prawie wszyscy, ale jest taki zwyczaj, taternicy, wspinacze prowadzą takie notesy, w których opisują swoje wejścia. Właściwie niektórzy od samego początku, od pierwszych kroków, które stawiają we wspinaczce, to opisują. I takie notesy dwa zostały po Lidii i po Marzenie rzeczywiście w archiwum i miałam możliwość ich obejrzenia i to było no takie poruszające, dlatego że one miały ze sobą te notesy też wtedy, kiedy zginęły, więc te notesy po prostu przetrwały, a one niestety nie. To samo dotyczy Róży Drojeckiej i jej pamiętnika, który też udało mi się zobaczyć i przeczytać, więc tak, to były takie przedmioty. Ja za chwilę, na chwilkę tu postawię kropkę i zapytam Państwa, czy może Państwo mają jakieś pytanie do Pani Anny, zapraszamy. Dobry wieczór. W starszych pokoleniach taterników, czy to pokutników, kaskaderów, czy pokoleniach Nowerfali jest takie powszechne uznanie, kiedy droga staje się klasykiem i nie wypada na nią chodzić ambitnym taternikom. Otóż zwykło się mówić, że droga staje się klasykiem, kiedy ma ona przejście kobiecego zespołu. Oczywiście takie podejście poniekąd w naszym środowisku do dzisiaj, można powiedzieć, w jakimś sensie pokutuje. Mamy współcześnie bardzo dużo dobrych kobiecych przejść. Karolina Ośka u nas w Klubie Wysokogórskim też wspinanie kobiece ma się bardzo dobrze. Dziewczyny robią bardzo dobre przejścia, wchodzą w coraz ambitniejsze drogi. Ale chciałem zapytać, czy w kontekście właśnie tych historycznych zasłości tego postrzegania ma Pani jakąś obserwację, rozmawiając z czytelniczkami może, że Pani książka w jakiś sposób rezonuje w postrzeganiu współczesnego kobiecego wspinania, albo daje jakąś inspirację, albo co się zmieniło w tej kwestii podejścia do kobiecego wspinania i postrzegania go ogólnie jako walor sportowy w Tatrach i ogólnie w górach, jeśli chodzi o wspinanie. Ja przepraszam, tylko jeszcze dodam, bo żeby troszkę jeszcze sprecyzować, w sensie ode mnie sprecyzuję, bo wspomina Pani w swojej książce, że to chodzenie po górach kobiet jest wciąż traktowane protekcjonalnie przez mężczyzn. To się zdarza, chociaż to jest taki bardzo delikatny temat i odpowiadając na Pana pytanie, tak, myślę, że ona rezonuje i bardzo się cieszę, że tak się dzieje. Ja na przykład miałam dosyć, oczywiście te, znowu tutaj można by mówić o różnych pokoleniach wspinaczek, bo nie wiem, moje pokolenie to jest na przykład Kinga Baranowska, która ma niezwykłe dokonania i która, z którą o tej książce rozmawiałam wielokrotnie jeszcze na etapie pisania, później ona też ją recenzowała i ona mi powiedziała taką rzecz, że dla niej tak naprawdę, znaczy, że ona czuje jakąś totalną duchową więź z tamtymi dziewczynami i ona jest przekonana, że gdyby nie one, to ona by nigdy w życiu nie znalazła się w Himalajach, bo nie chodzi tylko i wyłącznie o zainspirowanie się czymś, ale tak naprawdę też o jakiś rodzaj przetarcia szlaku, pokazania też swoich możliwości i to wszystko. Zresztą Kinga Baranowska to już jest bardzo współczesny czas, ale cofając się, nie wiem, do Wandy Rutkiewicz, o której ja też przez chwilkę w tej książce wspominam jako takim, nie wiem, ogonie, który jakby wyrasta z tego pokolenia taterniczek, o których ja piszę. Wanda Rutkiewicz w roku 75, kiedy organizowała wyprawę kobiecą w roku kobiet UNESCO, miała niemalże te same problemy, z którymi mierzyły się Jadwiga Roguska w latach 20. czy na początku XX wieku, związanych z tym, że z jednej strony zespoły kobiece, dobrze, świetnie, robimy to w zespole kobiecym, ale co w takim razie, jeżeli chcemy za wszelką cenę zdobyć szczyt i się zaplącze jeden mężczyzna i czy to już nam burzy całą koncepcję, a co jeśli kobiety się nie potrafią z jakichś powodów dogadać i zaczyna się wtedy dyskusja na temat tego, że kobiety to się nigdy w górach nie dogadają i że są w ogóle absolutnie niestworzone do tego, żeby się wspinać, bo zawsze znajdą sobie jakieś problemy i tak dalej. I to wszystko jakby w takim tonie trochę prześmiewczym. Sama Kinga nigdy nie mówiła
mówiła mi, że ani chyba publicznie o tym, że czuła się jakoś dyskryminowana, ale zawsze mówiła o tym, że bardzo chciała być równa, to znaczy, że bardzo chciała i bardzo się starała zawsze nikogo nie obciążać i zawsze myśleć o tym, że może być traktowana protekcjonalnie przez to, że jest kobietą, w związku z tym musi robić wszystko na 200% po to, żeby właśnie tak nie było. I wydaje mi się, że to się w tym głównie dzisiaj jakoś objawia. No, już zupełnie inne pokolenie to jest właśnie Karolina Ośka, która, no, która jest niesamowita i która chyba w ogóle nie ma takich problemów i dylematów, czy się wspinać z kobietami, czy z mężczyznami, robi jedno i drugie. I ze swoim partnerem też przechodziła niesamowite rzeczy, choćby w Yosemitach, więc wydaje mi się, że to już jest zupełnie jakby inny sposób patrzenia. Ale z drugiej strony są jeszcze wciąż te, ci ludzie, którzy swoją młodość wspinaczkową przeżywali w latach, nie wiem, 80. na przykład, czy 90., które były niezwykle niekorzystne dla kobiet, jeśli chodzi o właśnie traktowanie poważne kobiecego wspinania. I ja w przypadku chociażby rozmów o tej książce na różnych festiwalach i tak dalej, wielokrotnie usłyszałam, nie będę już mówiła od kogo, ale takich mężczyzn było kilku co najmniej, sformułowanie w stylu, może nie cytuję dokładnie, ja nie mam nic przeciwko kobietom w górach. No i myślę, że to jakby można zamknąć dyskusję, bo to mówi nam wszystko o tym, jak wiele przeciwko kobietom w górach wciąż mężczyźni mają. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa? Tu Pan jeszcze. Dobry. Mnie interesuje pionierski okres taternictwa. Jeżeli zahaczyła Pani o wiek XVI, to pewnie jakieś tam informacje na ten temat Pani ma. Ciekawe jest to, jak środowisko przewodników góralskich, których wtedy się używało powszechnie i nie chodziło się raczej w góry bez takiego przewodnika, nawet się miało swoich ulubionych, tak jak Waldbert Pawlikowski miał swojego sieczkę i oni byli jakby zarezerwowani wręcz. Czy były przypadki takich duetów damsko-męskich, czy górale w ogóle nie chcieli mieć z tym tematem wspólnego? Jest jeden ciekawy, to jest rzeczywiście bardzo ciekawy wątek w ogóle rodzenia się tego zawodu, tak, przewodnika jako takiego z górali, którzy po prostu chodzili w góry zarabiać, a potem zaczęli chodzić w góry zarabiać na turystach, więc to trochę w ogóle budzenia się takiej świadomości, że przewodnik jest potrzebny, ale przychodzi mi do głowy jeden duet, a na pewno nie jedyny, ale ten mi się wydaje jakoś szczególnie uroczy, czyli Wanda Hersey i Klimek Bachleda. Oni chodzili razem. Klimek bardzo cenił Wandę Hersey, później zresztą chodził też z Wandą Jeromin. I jest kilka przynajmniej opowieści takich, kiedy się razem wspinają. Natomiast Klimek Bachleda wszedł z Wandą Hersey na mnicha, właśnie wtedy, kiedy pojawiła się tam jako pierwsza kobieta. Więc na pewno przeszli też do historii jako wspierający się duet. I z tego, co wiem, jego stosunek do obu Wand był bardzo pozytywny. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Wspinał się też w Alpach, jeśli chodzi o takie góry wyższe. Byłam w Himalajach, natomiast nie typowo wspinaczkowo, tylko bardziej trekkingowo jednak. To były takie łatwiejsze wspinaczki, bym powiedziała. Więc tutaj nie mam dużego doświadczenia. No oczywiście wszystkie inne polskie góry, no ale to nie jest wspinaczka taternicka, tak, tylko to jest raczej chodzenie. Natomiast poza Tatrami Alpy, choć ostatnio bywałam znowu częściej w Tatrach i mam wrażenie, że te Tatry bywają trudniejsze w wielu momentach niż niektóre przejścia alpejskie. Ja tak sobie pomyślałam w kontekście tego, o co Pan pytał i tak jak Pani zareagowała, że czy to intuicyjnie całkowicie tak sobie myślę czy, i wypowiadam to, że to nie jest tak, że te kobiety, które kiedyś chodziły po górach i dzisiaj chodzą po górach, to jest ta różnica pokoleniowa, czyli te, które są dzisiaj młodymi dziewczynami, po prostu wiedzą, że jakby świat należy też do nich i są takim samym równym jakby ramieniem tego świata, tak jak mężczyźni. I biorą po prostu nie zastanawiając się, co ktoś pomyśli na ten temat. Natomiast no właśnie rozterki Rutkiewicz, czy ma zapraszać jednego mężczyznę, czy nie, świadczyło o tym, że jednak chciała jakoś
tę kobiecość, podkreślić właśnie tę kobiecość ekipy. Tak, na pewno ma pani rację, że w tej chwili ten świat relacji damsko-męskich jest trochę inaczej budowany. Zresztą mówi się też, to jest w ogóle bardzo skomplikowana pewnie rozmowa na zupełnie inne spotkanie, bo nie wiem, no, mówimy teraz też o kryzysie męskości, tak, jako takim i o jakby też odwracaniu ról i przejmowaniu tych ról wzajemnie, więc być może to też ma wszystko znaczenie. Natomiast przyszło mi do głowy coś trochę innego, co jest pośrednio odpowiedzią na to pytanie, mianowicie to, że dzisiaj takie dziewczyny jak na przykład wspomniana Karolina Ośka i kiedyś Lidia Skotnicówna, to są właściwie dziewczyny, które mogłyby się spotkać jako partnerki wspinaczkowe, bo ich podejście do wspinaczki jest bardzo podobne. Świetne technicznie, bardzo odważne, bardzo zuchwałe, robiące rzeczy, o których się nie śniło bardzo wielu ich kolegom. Więc myślę, że to jest absolutnie też cecha, no Karolina jest oczywiście trochę starsza, ale to jest też cecha ludzi młodych i bardzo młodych, to znaczy młodych bardzo dziewczyn, które i zresztą w ogóle ludzi młodych, którzy uważają, że świat do nich należy i to jest ten moment, w którym należy jak najwięcej z tego czerpać, tak, żeby zanim zdążymy się tym światem trochę przestraszyć i zlęknąć, to żeby jednak jak najwięcej sprawdzić i dokonać. A może odpowie nam pani na takie pytanie, które mnie frapuje, czyli nad popularnością w ogóle właśnie tych narracji dotyczących gór, w sensie tych doświadczeń własnych, tych opowieści z tych wypraw. To jest ogromne zainteresowanie w Polsce. Nie wiem, prawdę powiedziawszy, jak to wygląda gdzie indziej, ale u nas wydaje się, może teraz przesyt rzeczywiście już był i troszkę mniej się wydaje tych książek, ale był taki moment, że wydawano bez przerwy albo czyjeś biografię, albo autobiografię, prawda? Skąd to? Zainteresowanie taką dziedziną, która może to właśnie to jest ten klucz, która jest tak mało osiągana dla przeciętnego człowieka. Myślę, że w pewnym sensie odpowiedziała pani na to pytanie. Tak mi się wydaje, że fascynacja górami wynika z tego, że i bardzo często dotyczy ludzi, którzy nigdy z tymi górami nic wspólnego mieć nie będą, przynajmniej z tymi górami najwyższymi. Zresztą wydaje mi się, że też czytelnicy dzielą się z grubsza na takie dwie grupy. To znaczy jedna grupa to są ludzie należący do środowisk właśnie wspinaczkowych, taternickich, wyjeżdżających w wysokie góry, wspinających się w Alpach, w Himalajach i tak dalej i próbujących też swoich sił na różnych trudniejszych drogach i czy też wspinacze sportowi i oni lubią czytać po prostu o innych wspinaczach, o ich dokonaniach. Choć ta literatura jest bardzo różna i też tutaj trzeba być rozważnym w sięganiu po nią. Natomiast druga grupa to są ludzie, którzy no nigdy nie pojadą nigdzie dalej niż do Doliny Kościeliskiej pewnie i nie przejdą nic więcej. Może wjadą na Kasprowy Wierch i to jest tak naprawdę ich wiedza i doświadczenie jakieś górskie, ale może przez to jest to też takie pociągające. Myślę, że niezwykle pociągające jest czytanie o śmierci górskiej, o tych tragicznych wszystkich historiach. Też od zawsze zresztą, to jest taki ciekawy wątek też w tym patrzeniu na góry, od zawsze naprawdę odkąd pojawiały się wypadki w górach, to ta górska śmierć była jakoś romantyzowana czy mitologizowana właśnie przez to, że jest taka w pewnym sensie lepsza, inna, niedostępna. No to nie jest śmierć pod kołami autobusu, prawda? Tylko to jest śmierć gdzieś na szczycie. Ciekawa jestem, jeśli mogę zrobić takie socjologiczne tutaj taki zabieg i zapytać państwa, kto z państwa się wspina? Kto chodzi po górach? A no właśnie, okazuje się, że większość to informacja dla tych państwa, którzy tego nie widzą, czyli online'owych czytelników i uczestników, że zdecydowana większość tych z państwa, którzy tutaj dzisiaj spodziewałam się, że w Szczecinie spotkam takie mocne środowisko wspinaczkowe. Nie tylko marynarze, okazuje się. Myślę, że tak. Zresztą w pewnym sensie wspomnienie tej wyprawy Wandy Rutkiewicz, bo mówimy też o jej koleżankach właściwie, tak, które... Tak, bo nie wiem, czy Anna Czerwińska, czy Krystyna Palmowska, czy Anna Kupińska, więc to są wszystko dziewczyny, które
Tak, które, no, które jakby też w tamtym czasie się wspinały, to ich największe sukcesy to są lata 80. czy 80. właściwie. I myślę, że to był też taki moment, w którym znowu po raz drugi, bo ten paradoks polega na tym, że to jest cały czas taka sinusoida, dlatego że po raz pierwszy to mamy właśnie te lata 20, kiedy mówi się bardzo dużo o kobiecych zespołach, o tym wspinaniu właśnie, wspinaniu się kobiet z kobietami, unikaniu pomocy mężczyzn i potem musi minąć kilkadziesiąt lat, żeby ten temat w zasadzie wrócił w niezmienionej formie i coś, o czym pan mówi, to jest taki moment, w którym te kobiety się tak bardziej okopują jeszcze w tej takiej próbie właśnie scalenia tego środowiska kobiecego. Ja mam ambiwalentny stosunek do tego. Z jednej strony lubię się bardzo wspinać z dziewczynami. Mam koleżanki, z którymi głównie wspinamy się w skałach. I jest w tym coś fajnego właśnie przez to, że też jesteśmy czterema dziewczynami, które tam jeżdżą i jakoś się wzajemnie wspierają. Zresztą jak się pojawia w naszym towarzystwie facet, to zazwyczaj się pojawia inny rodzaj rywalizacji i jakby inne wątki też, których udaje nam się jakoś uniknąć, jak jesteśmy same. Natomiast moim głównym partnerem wspinaczkowym właśnie w drogach, w Tatrach czy Alpach jest kolega. I uwielbiam się z nim wspinać. I to nie jest tak, że czuję jakiś dyskomfort z powodu tego, że on jest mężczyzną i myślę, że on też nie czuje, bo by się ze mną nie wspinał, tak, problemu z tym, że jestem dziewczyną, więc wydaje mi się, że to już nie ma takiego znaczenia. Czyli nie podzieliłaby pani, nie znalazła różnic między wspinaniem się kobiet i mężczyzn? Znalazłabym. Ja myślę, że to jest dokładnie tak samo, jak kobiety i mężczyźni inaczej prowadzą samochód albo inaczej biegają. To znaczy, że jednak pewne elementy wynikające z natury, z pracy mózgu, z emocji, które przeżywamy, zawsze mają wpływ na wszystkie czynności, które wykonujemy. I są mężczyźni, którzy mają silny pierwiastek kobiecy i są kobiety, które mają ten silny pierwiastek męski i to wtedy jest trochę jakby zakłócone. Natomiast nie wartościowałabym tego, to znaczy nie uważam wcale, że mężczyźni jako wspinacze są lepsi. I nie uważam, że kobiety są lepsze, to znaczy są inne, inaczej się wspinają, mają też inne predyspozycje. Paradoksem jest to, że bardzo często na drogach jakichś takich właśnie bardziej sportowych, nie wiem, krawątkowych i tak dalej, kobiety sobie lepiej radzą, bo mają na przykład mniejsze dłonie, tak? A mężczyźni są ciężsi i ta siła mięśni sprawia, że jednak jest im trudno pokonać niektóre drogi, z którymi sobie radzą ich koleżanki, więc tu jest całe mnóstwo takich elementów, które sprawiają, że po prostu robimy to w różny sposób. Też ja mam pytanie, czy konkretnie prace nad tą książką zainspirowały panią do jakiejś kolejnej książki? I jakie może są kolejne plany na kolejne książki, jeśli chce się pani podzielić? Tak, zaczęłam pracę nad kolejną książką, ale ona nie ma nic wspólnego z Tatrami, ani ze wspinaniem, więc zupełnie inny temat, też biograficzny, o którym na razie nie chciałabym za dużo mówić, to będzie tym razem taka biografia wielopokoleniowa, a równolegle zaczęłam pracować nad swoją pierwszą powieścią, więc to będzie coś zupełnie innego i sama jestem ciekawa, co z tego wyniknie, bo to jest dla mnie zupełnie inna przygoda. Czuję się pani taką spadkobierczynią tych bohaterek, o których pani napisała, czy czuje z nimi pani związek? Tak, myślę, że tak, pod wieloma względami, zarówno jeśli chodzi o to, że czuję związek też z pokoleniami kobiet w ogóle. I myślę sobie, że ta pamięć pokoleniowa i to przechodzenie z pokolenia na pokolenie też pewnych zarówno dobrych, jak i złych doświadczeń w obrębie płci jest bardzo ważne i to też mnie dotyczy i jakoś to przeżywam. A z drugiej strony na pewno przechodzenie też tych dróg, którymi tam te dziewczyny chodziły i bywanie w tamtych miejscach, dotykanie tych samych skał i tak dalej i oddychanie tym samym powietrzem też mi uświadomiło, że ten czas w pewnym sensie się zaczął kurczyć dla mnie. To znaczy, że to nie jest taka odległa historia, tylko równie dobrze mogłoby to się wydarzać teraz, tu i teraz. I że będąc w górach właśnie to ma się taką możliwość w pewnym sensie podróżowania jakiegoś takiego, tak, tymi śladami i czucia tego ducha i to jest niezwykłe, więc tak, ja czuję połączenie. Dziękuję
pani. Dziękuję państwu. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz jest czas na to, żeby już indywidualnie porozmawiać z panią Anną Król. Dziękuję i życzę miłego wieczoru. Dziękuję bardzo.